Dzień dobry Państwu, z tej strony Oskar. Znajdujemy się dzisiaj w centrum Białegostoku z racji odbywającej się tutaj imprezy, która się nazywa Wietrzenie Klasyków. O, już kolejny samochód przyjeżdża. Jeszcze nawet nie zdążyłem tutaj wstępu nagrać i opowiedzieć. No, Wietrzenie Klasyków, organizowane przez tutaj białostockich pasjonatów i sympatyków minionej klasycznej motoryzacji. Z racji właśnie początku wiosny. Więc zobaczmy, co tutaj ciekawego kolekcjonerzy mają. Tutaj widzimy Mercedesa. Co ciekawe, ten Mercedes z przodu też już jest na żółtych tablicach, na zabytkowych. Zmienione felgi, ładny, błyszczący. Jeszcze parę lat temu takie samochody były na chleb powszedni na ulicach, natomiast już dzisiaj coraz mniej ich widujemy. Piękny, trzeba przyznać, naprawdę ładnie, aż można się przejrzeć tutaj w tej masce. Tak jest, no po prostu lśniące, jak widzicie. Zobaczmy dalej, tam widzimy Corvette. Może niekoniecznie klasyk, a klasyk no miniony motoryzacji, no ale piękny. Piękne oczywiście auto, może niekoniecznie z minionych lat, chociaż nie wiem z którego roku jest konkretnie ten egzemplarz, tak? Ale Corvette jeszcze są, zdaje się, że produkowane. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj dalej jeszcze ciekawego. Tu kolejny Mercedes. Tutaj mamy motor BMW. Na motorach akurat zupełnie się nie znam, to nie będę. Zobaczmy dalej. Usuwamy rdze Peugeot 205. Z fan klubu Peugeot 205.pl. W środku, co ciekawe, z wymienionym fotelem. Dobra, zobaczmy dalej. Tu kolejny Mercedes już przyjechał. Zobaczmy. Także dzisiaj najwięcej jest Mercedesów. Zobaczmy może z przodu go. Idziemy dalej, tam widzę, że dwa maluszki obok siebie stoją. A obok jeszcze Lexusa pominąłem, także jeszcze tego Lexusa sobie zobaczmy. Co ciekawe właśnie z tą mniejszą tablicą, no bo to oczywiście amerykański egzemplarz prawdopodobnie. Czyli nie jest nadużywana tak jak przez wielu innych posiadaczy europejskich samochodów, którzy sobie te rejestracje małe tam montują. Podobno są jakieś ostre kary teraz za to wydawane. Jest taki kanał na YouTubie, bodajże Moto Doradca, u niego oglądałem film, który o tym opowiadał. Też bardzo ładny Lexus. Zobaczmy sobie te dwa maluchy. Robię, co mogę. Okay.
zajrzyjmy do środka. Ostatnio pokazywałem malucha tego jako wrak, który poszedł na zezłomowanie. Już na tej lewecie nie stoi, więc prawdopodobnie został zezłomowany. Przez szybę to ciężko oczywiście zawsze jest widać, no bo wiadomo, że jest refleks, się odbija wszystko. O, i przyjechał Fiat 125, no proszę. Kolejny klasyk. Poloneza jeszcze brakuje tutaj do kompletu. Zobaczmy jeszcze tego maluszka. No, jak zwykle przez szybę zbyt dużo nie będzie widać, więc niestety raczej nie będę tego starał się pokazywać. Zazwyczaj jak samochód jest otwarty, czy można do niego normalnie wsiąść, to można coś pokazywać. Natomiast jak nie, no to trudno. Kolejny Mercedes ze zmienionymi progami. I tutaj Lexus nas wyprzedza. Tutaj właśnie chłopak też fotografuje. No, zobaczmy, co mamy dalej ciekawego jeszcze. Tych raczej współczesnych samochodów typu Audi, typu BMW nie będę pokazywał, bo to wszyscy to jeszcze znamy z naszych ulic. Raczej będę się skupiał na czymś, czego jest coraz mniej, tak? Poszukamy tego Fiata, ale chyba wyjechał. Chyba już nie ma miejsca. O, wraca właśnie. O, właśnie wraca. Będzie tutaj nam teraz prawdopodobnie krążył, szukał miejsca. Albo zaparkuje tam na końcu. No dobra, idziemy to teraz do tego Fiata. Tu jeszcze oczywiście dwa Mercedesy. Zobaczmy tego Fiacika. A za chwilę tutaj te Volvo obejrzymy. Mercedes odjeżdża, albo przeparkowuje. No dobra, skupiamy się na razie na Fiacie. Co ciekawe, z takim samym modelem postawionym tutaj na desce, w środku też czerwony. No ładnie, ładnie, ładnie. Fiaty 125P i Polonezy to co najbardziej lubię chyba z naszej minionej PRL-owskiej motoryzacji. Fiata już dawno nie widziałem w Białymstoku. No, o Fiata to już coraz ciężej jest naprawdę. Nie wiem jak w innych miastach, ale w Białymstoku no, już bardzo dawno. Także tego Fiata widzę teraz no, od dawna. No, poza tym w muzeum, gdzie byliśmy, w Muzeum Techniki, to tam był właśnie w wersji kość słoniowa, w wersji lakieru kość słoniowa. Ale na ulicy Fiata to ja już naprawdę nie widziałem od dawna. O, i ciekawa naklejka. To nie Łada, ciuro. No właśnie, sporo osób myli Łady 2107 z Fiatami 125P, no bo oba mają tam bodajże, bazują bodajże na Fiacie 124, jeśli się nie mylę, jeśli chodzi o ramę i ogólnie kształt, no ale wiele osób myli, ja na szczęście nie. Także bardzo ładny Fiacik w świetnym stanie. Pokażemy go jeszcze z daleka może i od przodu za chwileczkę jeszcze raz. Także do Fiatów ja mam największy sentyment i do Polonezów. Szkoda, że właśnie dzisiaj żadnego Poloneza nie widzę, ale może jeszcze coś przyjedzie, zobaczymy. Zobaczymy, może jeszcze coś przyjedzie jeszcze. Dopiero jest 19, impreza ma trwać do 21. Może coś jeszcze przyjedzie. Może coś jeszcze się pojawi. Dobra, zobaczmy jeszcze sobie to Volvo. Na skandynawskich pojazdach to ja się zupełnie nie znam. Nawet nie wiem, który to jest model, przyznaję. No, nawet nie wiem, jaki to jest model. Zaraz przeczytamy z tyłu. Volvo 164e. Który to może być rok produkcji? No nie wiem, no. Niestety tutaj nic na ten temat nie powiem. Ktoś wie, to może napisać w komentarzach. Natomiast wnętrze, no zobaczcie. Takie brązowo.
jakby pomarańczowe, odcień między brązem a pomarańczą. W środku też bardzo ciekawy wystrój, jeśli chodzi o kierownicę i deskę. Oczywiście gołym okiem lepiej to widać niż kamerą. Jeszcze rejestrację Volvo Fan. Tutaj widzimy jakiś renifer w szwedzkiej czapce chyba. I tu jakaś rejestracja jeszcze. Próbuję tak pokazać może od tej strony. Leopolis Grand Prix. No dobrze, proszę Państwa, na razie to wszystko. Chyba co najciekawsze, co pokazałem. Tu jeszcze mamy takiego ładnego Mercedesa. Powoli się ściemnia. Nie wiem, czy coś jeszcze, ktoś jeszcze dojedzie, czy się tutaj zaparkuje i pojawi się z własnymi tutaj klasykami. Ale było bardzo miło to obejrzeć. Zaraz sobie jeszcze na własne oczy to obejrzę, bo na razie tylko kręciłem, a chcę jeszcze sobie sam się tutaj nacieszyć i popatrzeć na te piękne klasyki, niż tylko kręcić. Także bardzo ładnie. Bardzo fajnie, oby więcej tego typu imprez i w Białymstoku, i w Polsce. O, Maluszek będzie właśnie wyjeżdżał. Także możemy sobie tu poczekać. Może tutaj trochę wycofam, żeby miał jak przejechać. Ups. O, właśnie. I będzie motor wyjeżdżał też. I Mercedes prawdopodobnie też. Tak jest. Albo raczej przyparkowywał, tak jest. Będzie parkował w miejsce, gdzie tam Maluszek stał, żeby tutaj nie zagradzać drogi. Tak jest. No dobra, proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych filmów, albo więcej tego typu imprez się działo w Białymstoku i w innych częściach Polski. Jeśli o czymś wiecie, gdzie coś takiego będzie się odbywać, minę osobiście najbliżej to jest do Warszawy. Do Warszawy mógłbym przyjechać, coś też sfilmować, porozmawiać z kimś, obejrzeć. No ale jeśli coś wiecie, gdzie coś się dzieje takiego ciekawego w Polsce, dawajcie znać w komentarzach. Możemy coś nagrać, spotkać się, pogadać i ogólnie popatrzeć na te piękne klasyki. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć! Proszę Państwa, nadjeżdża kolejny Fiacik jeszcze. No proszę, mamy dwa produkty FSO jednak dzisiaj. I też czerwony. Drugi czerwony. Stoimy obok dwóch czerwonych tutaj Fiatów. Ale jednak wyjeżdża. Prawdopodobnie zaraz zatoczy koło, żeby gdzieś tu jakoś zaparkować. Proszę Państwa, tutaj zobaczyłem na jednym z samochodów, jeszcze jest taka informacja, że odbędzie się drugi rajd
jak Tejmera 19 maja między Białymstokiem Wasilkowym, Supraślem i Kopną Górą. Start przy Muzeum na Węglowej, tam gdzie byliśmy, nagrywałem tam film. Jaki mamy tutaj program rajdu? O godzinie 10 rejestracja uczestników, odprawa dla uczestników rajdu o 11.15, 11.30 start pierwszej załogi. 14, między 14 a 15 przybliżony czas przyjazdu załóg na metę. 15, między 15 a 16 konkursy dodatkowe, 16 ogłoszenie wyników rajdu i 16.30 after party, więc no myślę, że możemy tam się wybrać, może też jakieś fajne tutaj wozy spotkamy. Co ciekawe, tutaj udział w tym mogą brać tylko samochody, których produkcję rozpoczęto przed 90 rokiem, więc no może być sporo ciekawych rzeczy. Tutaj widzimy na przykład Trabanta, tu chyba jest Polonez. Nie będę mówił, co to jest, żeby tutaj nie pomylić. No i inne pojazdy tutaj. Także zobaczymy, możemy pojechać i coś tam nagrać. No i zapisy na tym mailu, jaktimer@gmail.com. Wpisowe 10 zł, więc no symboliczne. No i dobra, proszę Państwa, także samochody już powoli stąd wyjeżdżają. Wyjeżdża nasz tutaj piękny Mercedes. Zanim, no BMW, no można powiedzieć współczesne, no, no nie jest youngtimer, tak, czy oldtimer. Z innych ciekawostek mamy na przykład tutaj BMW model Z3, raczej na polskich ulicach rzadki, szczególnie w tamtych latach. Natomiast myślę, że większość ludzi kojarzy ten model. No pojawił się m.in. w Need for Speedzie 4. Przyjechał kolejny Mercedes. Próbujemy zaraz go pokazać z przodu. No bo nie wierzę, że tu przyjechałeś. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czekaj! Ja odjadę do firmy i nie. A co ty masz? No i mamy w końcu Poloneza, proszę Państwa. No mieliśmy dwa Fiaty 125 pomiędzy, jest kolejny produkt FSO. No dzisiaj w ładnym świetle go już nie pokażę, bo już jest po zmroku, jest już ciemno, no ale przyjechał ostatni tutaj mój ulubiony samochód z polskiej motoryzacji, chociaż no ostatnio to wypłynęło, że to jest tak naprawdę włoski samochód, tak naprawdę prototyp Fiata 137, ale osadzony na podwoziu od Fiata 125, więc to niestety nie jest polski samochód, tylko włoski. A tyle ludzi psioczyło, że jak Polacy mogli taki złom wyprodukować? No to Polacy tylko robili go, odkupili od Włochów, można powiedzieć. Kto nie wiedział, no to teraz już wie. To jest włoski samochód, niestety nie polski. Nazwę mu tylko nadano. Polecam ogólnie ciekawy artykuł przeczytać na ten temat. Na spidersweb.pl jest napisany artykuł, między innymi z wypowiedziami Cezarego Lemańskiego, który potwierdza, że właśnie przejechało bodajże kilka prototypów z Włoch do Polski, które nie nazywały się jeszcze Polonez, tylko Fiat Polski, z tego co pamiętam, Fiat Polski. Ale to oczywiście proszę przeczytać, jeśli tutaj wprowadziłem w błąd. Także Polonez nie do końca polski samochód, ale jak najbardziej bardzo lubię, jeśli chodzi o kształt, o stylistykę, jeśli chodzi o wspomnienia, o sentyment. No, najpiękniejszy i najlepszy moim zdaniem samochód wytwarzany w Polsce, mimo że nie do końca polski. Chociaż no oczywiście był przerobiony, na przykład prototyp ten włoski miał zupełnie inne wnętrze. Miał zupełnie inne wnętrze, ale w Polsce przez polskich inżynierów zostało one zmienione, zaprojektowane od zera, więc polskie te wnętrze jest polskie, ta słynna kierownica, ta słynna deska rozdzielcza, także to jest wszystko polskie. To będzie zwykłe auto tej klasy C, nie jakieś niewybijające się, ale żeby trzymało swój poziom, nie było bardzo drogie. Ale... Nawet nie wiem co to za samochód, nie zdążyłem zobaczyć. I Cinquecento za nim. Korwetta wyjeżdża. I tu proszę Państwa... Ale pojechał, ale ty! I tu proszę Państwa właśnie obok widzimy bardzo ciekawy pojazd, bardzo rzadko widywany w Polsce. Ja na przykład widzę go po raz pierwszy w życiu. To jest Jugosport,
produkcji właśnie chyba jugosłowiańskiej, jak się nazywa Jugo, ale tu mogę się mylić. Pamiętam właśnie kiedyś reklamy, jeszcze w latach 90. można było go zakupić w Polsce. Jeszcze była wersja oczywiście nie sportowa, tylko normalna. Najczęściej właśnie w kolorze lakieru takim turkusowym. Zobaczmy go sobie z przodu i może w środku. No po raz pierwszy widzę ten samochód na oczy. Jugo, no taka... Taki trochę z wyglądu przypominający ni to Fiata 126P, ni to Golfa. Właśnie z takim tutaj emblematem z przodu, taki litera Y. Po raz pierwszy widzę to auto naprawdę na oczy. No taka mówię, mieszanka Golfa z Fiatem 126P, szczególnie te światła z przodu tutaj. No i a kształt bardziej jak z takiego Golfa, no. Ciekawe, ciekawe. Ale właśnie istniała chyba wersja tego samochodu, chyba czterodrzwiowa, właśnie nie pamiętam, bo po raz pierwszy w ogóle go w życiu teraz widzę. Chyba czterodrzwiowa wersja też istniała. Możecie napisać, naprawdę widzę ten samochód po raz pierwszy w życiu na oczy, to jest coś ciekawego. Chodź motora na groszek jedziesz, jak jedzie. Patrz, motor tam jedzie. No a na koniec naszą tutaj renówką Talia wyjedziemy i nagramy to, jak wyjeżdżamy. Niech pomachają do nas. Niech pomachają.